Dobra. Musiałam iść do 3 sklepów, ale zdobyłam puzzle z 10 001 kawałka. No co? Wstajemy, ludzie! Łapiemy za puzzle i szybko układamy, jasne? Jazda! Co się stało, kochanie? Gianna Tetrazzini ułożyła puzzle z 10 000 kawałków i była w telewizji. Dlatego pomożecie mi ułożyć puzzle z 10 001 kawałka, bo nie przekram z Gianną Tetrazzini. Kochanie, nie musisz ścigać się z innymi ludźmi. Z wyjątkiem Tetrazzinich, są okropni. Nastaw kawę, puzzlujemy! Ile tu jest elementów? 10 000 i 1. Muszę lecieć. Ej, a moje puzzle? Hmm? Co z moimi puzzlami? Sorki, zapomniałem, że ten... Jasper będzie finalistą w Mistrzostwach Swellview w jodłowaniu. No, muszę lecieć. Nie dzisiaj, Henryk. Co mówisz? Nie dzisiaj. Henryk, rozmawialiśmy o tobie za plecami. I zauważyliśmy, że czasem... Twój zegarek bipczy 3 razy, a ty wymyślasz niedorzeczną wymówkę i znikasz na parę godzin. Nie wymyślam wymówek. Naprawdę? Pamiętasz, jak powiedziałeś, że łóżko wodne Jaspera się pali? Albo że musisz natychmiast przeciąć owłosienie na kostkach twojej nauczycielce, pani Shapen? Widziałeś ptaka z ludzką twarzą w dole ulicy. Widziałeś człowieka z ptasią twarzą w górze ulicy. Możemy pogadać później? Proszę. Kiedy zobaczysz Jaspera na mistrzostwach beatboxu? Chyba na mistrzostwach z jodłowania. Nie tylko. Nie dzisiaj. Muszę iść do łazienki. Skoro musi iść, to niech idzie. Wybierasz się gdzieś, Henryk? A! Henryk, nic ci nie jest? Nic mu nie jest. Henryk? Słuchaj, wiemy, dlaczego wymyślasz niedorzeczne wymówki i wychodzisz z domu na kilka godzin. Serio? Wiemy, że masz tajemnicę. Serio? Tak. I wszyscy wiemy, jaką. Jesteś super... pracoholikiem. Zawsze, kiedy ten dziwny zegarek zaczyna bipczeć, ty zaraz biegniesz do pracy. A kiedy on bipczy? To zwykły przypadek. Daj mi zegarek. Oddam ci go, kiedy skończymy układać puzzle. Wtedy pójdziesz do pracy. Zabierz mu telefon. Jest do niego przyklejony.